Goście Łukasza Maciejewskiego Archiwum. Czekając na kolejne spotkania, chcę Państwu opowiedzieć i opowiadać o gościach i spotkaniach, które są i były już za nami. Rozpoczęliśmy od zdjęć tylko, teraz będą wzbogacenia również słowne zdjęć z pierwszego historycznego spotkania w tym cyklu z Marcinem Kwaśnym. To był rezerwat, bo pomysł był taki, żeby przynajmniej na początku, potem to się zmieniło, były to spotkania moje z Tarnowianami, którzy osiągnęli sukces w kinie. Więc nic dziwnego, że jednym z pierwszych znowu spotkań, rok 2009, był Marcin Wrona i jego film Moja krew. Na tym spotkaniu brali udział również producent Łukasz Dzięcioł i odtwórca głównej roli w filmie Eryk Lubos. Ale najważniejszy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, był Marcin Wrona. Doskonale wiemy, że mija kolejny rok, kiedy wkrótce minie kolejny rok, kiedy tego artysty nie ma już wśród nas. Odszedł w dramatycznych okolicznościach. I trudno rzeczywiście tutaj wyrokować, kogo to bardziej czy mniej dotknęło, czy dotyka, ale to, że właśnie Marcin Wrona był z Tarnowa, że znałem Marcina Wronę właściwie całe jego życie, to myślę daje asumpt do tego, żeby wspomnieć tego twórcę, tego kolegę przede wszystkim mojego. Pamiętam, że kiedy wracałem z pogrzebu Marcina Wrony, sczytywałem sobie SMS-y, które w pociągu do Krakowa, które otrzymywałem przez lata od Marcina. Pewnie wciąż w tym telefonie są, bo raczej nie kasuje numerów telefonów tych, którzy odeszli. I poza tym, że to były zawsze miłe zdania, raczej gratulacje Marcina dla mnie, kiedy coś przeczytał, ja dla Marcina, kiedy coś jego obejrzałem, to zawsze w tych SMS-ach był kontekst tarnowski. Łączył nas Tarnów, łączyła miłość do kina i jeszcze pewnie parę innych rzeczy, a znaliśmy się naprawdę bardzo długo, bo Marcina pamiętam z moich lat licealnych jeszcze. Marcin był trochę starszy, chodził do technikum chemicznego, zresztą razem na jednym roku z późniejszym sławnym malarzem Wilhelmem Sasnalem. Był taką postacią, która bardzo zwracała na siebie uwagę, przede wszystkim wyglądem, wysoki bardzo, heavy metalowy styl, eksperymenty z kolorem włosów, to doskonale pamiętam. No i miłość do kina już wtedy, bo pamiętam, że spotykaliśmy się chyba w jury młodzieżowym Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a poznaliśmy się w ogóle na jednej z imprez filmowych i potem te nasze drogi jakby często, stosunkowo często się przecinały. Marcin poszedł na filmoznawstwo do Krakowa, na UJ. 2 lata później, bo zdaje się były 2 lata różnicy, ja się tam wybrałem. Marcin udzielał mi jakby pierwszych wtajemniczeń, jak te studia wyglądają, co jest w nich dobre, a co szwankuje i w tej drugiej, zwłaszcza kategorii, raczej się zgadzaliśmy. Potem, kiedy dostał się, bo dla niego od początku praca, studiowanie na filmoznawstwie to była droga do reżyserii, dostał się bez problemu do szkoły katowickiej. I chyba po drugim roku, ja jeszcze byłem wciąż studentem filmoznawstwa, po drugim roku Marcina na wznowionym, właśnie reaktywowanym festiwalu w Koszalinie Młodzi i Film, gdzie pojechałem razem z moim profesorem Tadeuszem Lubelskim, obejrzałem etiudy studentów katowickiej szkoły, w tym Bartka Konopki, Kingi Lewińskiej, Marcina Wrony właśnie, i byłem szalenie dumny, że tak wspaniale się rozwinął i rzeczywiście ten jego pomysł, żeby być reżyserem,
nie był gołosłowny. O to naprawdę mu chodziło. I potem błyskawiczna, można powiedzieć, kariera, świetne etiudy, praca na uczelni, praca w szkole katowickiej, Moja krew, film Chrzest, który nie podobał mi się i pamiętam taką trudną rozmowę z Marcinem na ten temat. No i ostatni film Demon, festiwal w Gdyni, na którym wszystko co złe się wydarzyło i klamra dla mnie bolesna, bo tak jak byłem jednym z pierwszych, którzy poznali Marcina Wronę, ludzi ze środowiska, tak też prowadziłem ostatnią konferencję prasową po pokazie Demona na festiwalu w Gdyni. Bardzo niecodzienną, wydaje mi się, że tak sądzę z perspektywy czasu, ale nie do końca tak musiało być, bo jakąś mroczną i ponurą, a przecież Marcin taki nie był. Pamiętam również to spotkanie w Tarnowie. Spotkań było kilka, co najmniej, ale jakoś szczególnie zapamiętałem to spotkanie, którego zdjęcia mogą Państwo teraz zobaczyć. Spotkanie po mojej krwi, dlatego że potem przejechaliśmy z Marcinem do Piano na rynku. Nie wiem, czy nadal jest ta knajpka. I to była w gruncie rzeczy jedyna taka bardzo prywatna moja rozmowa, szczera, ekshibicjonistyczna nawet bym powiedział, prywatna szalenie. Niech zatem prywatną zostanie z Marcinem, który był pozornie szalenie otwarty, ekstrawertyczny, ale jednak zamknięty w sobie i ten jeden raz, mam wrażenie, udało się przebić ten mur właśnie zamknięcia w takim prywatnym wyznaniu Marcina Wrony i jego opowieści o świecie, o rodzinie, o tym, co chce tworzyć. Marcina Wrony już nie ma, zostały filmy, myślę, że one w ogóle zostaną, bo był ciekawym twórcą również teatrów, telewizji, również krótkich form, ważnym pedagogiem dla iluś tam studentów, absolwentów szkoły katowickiej, no i postacią nietuzinkową, no i na koniec, bo to przecież akurat w tych moich wspomnieniach może najistotniejsze, reżyserem z Tarnowa, związanym z Tarnowem. Goście Łukasza Maciejewskiego, 2009 rok, Moja krew i spotkanie z Marcinem Wroną, Łukaszem Dzięciołem i Erykiem Lubosem. Do zobaczenia.